Kiedyś ktoś zapytał mnie, zapłacony, dlaczego chodzisz? Musi być zdobyty. Bóg tak chciał, że tego samego... A dlaczego kończy, skoro tak dobrze idzie? Że ludzie dzielą się na dwa. Jesteś drugi. Pewno też mam teatr. Jesteś wielki. Na tych, którym nie trzeba tej pasji. Opuszcza się nawet wtedy, kiedy jest już tylko bryłą. Ja przecież też uprawiam ten sport zawodowo. Na tych, którym nie da się jej wytłumaczyć. Podcast Głowa do Góry. Odcinek 9. Potrafisz zrozumieć himalaistów? 8 niezwykłych cytatów górskich legend i papieża. Głowa do góry i posłuchajcie. Dzień dobry drodzy słuchacze i oglądacze, to jest podcast Głowa do góry. I zanim zacznę wam opowiadać o cytatach i powiedzonkach legend himalaizmu, chcę wam zwrócić uwagę na ten link, który znajdziecie w opisie tego filmu. Niedawno założyłem konto na Patronite, dlatego że będę potrzebował odrobiny waszego wsparcia, żeby dalej wam opowiadać górskie historie. Wszystkie szczegóły znajdziecie w tym linku albo na moich mediach społecznościowych, na Facebooku lub na Instagramie, dlatego tam was właśnie odsyłam, a tymczasem nie przedłużam. Zaczynaj. Rok 1989. Jerzy Kukuczka od 2 lat nie był w wysokich górach. I to jest jego najdłuższa przerwa od praktycznie dekady, czyli 79 roku, kiedy zdobył Lhotse, jego pierwszy ośmiotysięcznik. Wszystkie ośmiotysięczniki, które zdobywał później z korony Himalajów, zdobywał albo w sezonie zimowym, albo nową drogą. No i to sprawiało, że ten jego styl był bardzo doceniany na świecie. Tylko kurczę to Lhotse, to jedno jedyne Lhotse, zdobyte latem, w dodatku drogą pierwszych zdobywców. Oczywiście na tej wyprawie Jurek kombinował, jakby to zrobić, żeby wejść nową drogą, ale był wtedy po pierwsze młody, po drugie niedoświadczony, nie miał pozycji w środowisku, więc kierownik wyprawy Adam Wilczewski oczywiście na to się nie zgodził. Potem mijały lata, a to nieszczęsne Lhotse nie dawało Kukuczce spokoju. Dlatego po tym, jak zdobył 14 ośmiotysięcznik, właśnie tam postanowił pojechać na swoją kolejną wyprawę. Tym bardziej, że południowa ściana Lhotse, którą obrał jako swój kolejny cel, była wtedy takim najbardziej sexy wyzwaniem wspinaczkowym na całym świecie. Tuż przed wylotem na Okęciu złapał go jeszcze z mikrofonem Andrzej Zapata. Słuchaj, zdobyłeś już 14 ośmiotysięczników. W swoim życiu nie każdy alpinista możesz się czymś takim pochwalić, że jest tylko dwóch na świecie, Messner i ty. Właściwie mógłbyś na tym zakończyć swoją karierę. Powiedz mi, dlaczego wybierasz się znów na tak trudną górę jak Lhotse na południową ścianę? A dlaczego kończysz, skoro tak dobrze idzie? 2 miesiące później do kraju dotarła wiadomość o śmierci Jerzego Kukuczki. Spadł prawie z samego szczytu tej pionowej ściany. Lina asekuracyjna nie wytrzymała. Teraz na chwilę opuszczamy wysokie góry i przenosimy się do Curychu. Jest rok 1987. Wanda Rutkiewicz, Jerzy Kukuczka i Krzysztof Wielicki udają się do szwajcarskiej kliniki na zaproszenie doktora, który chce przeprowadzić badania na wspinaczach, żeby sprawdzić, jaki wpływ na mózg ma długotrwałe przebywanie na dużych wysokościach. Na badaniach stawiają się również inni zagraniczni wspinacze, ale doktor w pewnym momencie skupia się na Polakach i przywołuje do siebie całą trójkę. Zwraca się najpierw do Kukuczki i mówi: Panie kolego, u pana to ja wykryłem arytmię. Proszę mi się przyznać, czy pan przypadkiem papierosków nie podpala? No i musiał się Jurek przyznać, że zdarza mu tam się jednego albo paczkę zapalić. Potem lekarz zwrócił się do Krzysztofa Wielickiego, u niego też wykrył arytmię, ale to już nie było na takim samym tle jak u Kukuczki. Wielicki nie palił, a poza tym o swojej arytmii wiedział od dawna. Na koniec lekarz zwrócił się do Wandy Rutkiewicz i mówi, że u niej serce działa prawie że perfekcyjnie, arytmii ani znaku. Wanda oczywiście bardzo się ucieszyła, ale po chwili lekarz w sumie powiedział, że ta arytmia no to nie jest nic dziwnego i praktycznie każdy, kto zawodowo uprawia sport wyczynowy, może tę arytmię mieć. No i wtedy Wanda przestała się uśmiechać. Nie, to w takim razie niemożliwe.
Ja na pewno też mam te arytmie. Ja przecież też uprawiam ten sport zawodowo. Chcę wam też przytoczyć cytat, który prawdopodobnie znany jest każdemu, kto regularnie chodzi po górach i przypisywany jest Piotrowi Pustelnikowi. To jest trzeci polski zdobywca korony Himalajów. Zabawne jednak w tym cytacie jest to, że ciężko znaleźć o nim konkretne informacje. To znaczy nie znalazłem go w biografii Piotra Pustelnika, nie znalazłem też żadnej informacji odnośnie tego, kiedy i w jakich okolicznościach ten cytat wypowiedział. To jest trochę taki cytat widmo. No ale w sumie w tych okolicznościach tym bardziej ważne jest to, żebyśmy pamiętali po prostu, że to jest jego cytat, że to on to powiedział, bo to naprawdę błyskotliwa myśl. Kiedyś ktoś zapytał mnie, dlaczego chodzisz po górach? Odpowiedziałem, że ludzie dzielą się na dwa gatunki. Na tych, którym nie trzeba tej pasji tłumaczyć i na tych, którym nie da się jej wytłumaczyć. A teraz uważajcie, bo ten cytat jest równie kultowy, co kontrowersyjny. Kiedy Jerzy Kukuczka zdobywał swój pierwszy ośmiotysięcznik, Reinhold Messner miał ich na koncie już 9. Wtedy oczywiście nie było mowy o żadnym porównywaniu tych dwóch himalaistów, ale jak już parę lat później Jerzy Kukuczka miał na koncie 9 ośmiotysięczników, a Messner 11, no to zaczęła się mowa o wyścigu po koronę Himalajów, w której oczywiście Kukuczka stał na straconej pozycji, bo dużo później zaczął, ale też dlatego, że uparł się, o czym już mówiliśmy, żeby wszystkie ośmiotysięczniki zdobywać albo nową drogą, albo zimą, a Messner w takie ceregiele się nie bawił. W końcu jednak stało się to nieuniknione i Messner zdobył swoją koronę Himalajów przed Jerzym Kukuczką. Polak wtedy wysłał mu wiadomość z gratulacjami. Później, kiedy Kukuczka dokończył swoją koronę Himalajów, Messner też wysłał mu depeszę, która czekała na Kukuczkę po powrocie do Katowic. Nie jesteś drugi. Jesteś wielki. Reinhold Messner. Czy chciał pogratulować ze szczerego serca? Czy może jednak chciał pogratulować w taki sposób, żeby wbić tę szpilę i przypomnieć Kukuczce, że to jednak on był pierwszy? Trafiłem na wywiad w National Geographic z Reinholdem Messnerem i ta rozmowa rzuca na tę sprawę trochę nowe światło. Posłuchajcie sami i ocencie. Ja się z nikim nie ścigałem, a alpinizm to w ogóle nie jest sport. Kukuczka mógłby jako pierwszy zdobyć koronę Himalajów tylko, gdybym zginął lub gdyby coś mi się stało. Z jednej strony podkreśla pan, że to nie był wyścig, z drugiej jednak, po tym jak Polak zdobył swoją koronę Himalajów, wysłał mu pan ten słynny telegram: nie jesteś drugi, jesteś wielki. To była odpowiedź na jego wiadomość z gratulacjami, którą wysłał mi po wejściu na mój ostatni ośmiotysięcznik Lhotse. To było miłe i postanowiłem się zrewanżować. Uważam, że był świetnym wspinaczem i właśnie to chciałem przekazać. No ale mógł się pan ograniczyć tylko do słów gratulacyjnych. A jednak dosyć dyskretnie podkreślił pan, kto tak naprawdę był pierwszy. Gdybym chciał, to w ogóle bym nie uznał jego korony, bo on na Everest wchodził z dodatkowym tlenem. A to według mnie łamie zasady prawdziwego himalaizmu. Kiedy przygotowywałem się do poprzedniego odcinka o Andrzeju Zawadzie, trafiłem na jego zapiski z okresu, który spędził na wyprawie naukowej w Wietnamie. Był tam taki jeden bardzo emocjonalny zapis. Pewnego dnia koledzy podczas wieczornego odczytywania poczty przysłanej z kraju powiedzieli mi, że w Alpach zabił się jakiś polski wspinacz, Groński. Jezus Maria. Taki doświadczony stary wyga, nie ścigant, nie ryzykant. Nestor, który miał tylko siedzieć na kempingu i dyrygować młodzieżą. Mija tydzień i przychodzi wiadomość, że nie żyje też Wawrzyniec Żuławski. Nie mogłem pojąć, jak to się stało, nie mogłem się z tym wszystkim w ogóle pogodzić. Żuławski to była gigantyczna legenda. Wspinał się w Alpach i przed II wojną światową, i po II wojnie światowej. Pisarz, autor,
muzyk, profesor, wykładowca, no i świetny alpinista, a przede wszystkim świetny przyjaciel. Miał takie jedno swoje słynne powiedzenie. Przyjaciela nie opuszcza się nawet wtedy, kiedy jest już tylko bryłą lodu. Kiedy zaginął Stanisław Groński, Wawa Żuławski szukał go razem z francuskimi ratownikami przez ponad tydzień. Po wielu dniach codziennej, kontynuowanej akcji ratunkowej wyszedł w góry kolejnego dnia, aby szukać swojego przyjaciela, jeszcze przed świtem. I wtedy właśnie porwała go lawina. Był wtedy związany liną z partnerem, którego lawina wypluła na powierzchnię. Ale z 15-metrowej liny, która ich łączyła, na powierzchnię wystawało zaledwie 1,5 metra, a to oznaczało, że Żuławski mógł być nawet 13 metrów pod śniegiem. Natomiast jego partner miał bardzo poważne obrażenia. Pozostali ratownicy stwierdzili, że bardziej opłaca się ratować tego ocalałego. Przecięli linę. W 2012 roku w tygodniku podhalańskim ukazał się niezwykły tekst opisujący tę historię. Oto jego fragment. 6 mężczyzn, prowadząc nieprzytomnego z bólu Biela, miał pęknięcia jelit i uszkodzoną wątrobę, odeszło w dół na przełęcz. Wiatr i śnieg musiały niemal natychmiast zasypać wystający ze szczeliny kawałek liny. 15 metrów dalej, może w głąb, a może z kosem, tuż pod powierzchnią, pozostał człowiek, który przyszedł tu po to, by odnaleźć zaginionego przyjaciela. Pewnie martwy. A może tylko nieprzytomny? A może przytomny i zamurowany w śnieżno-lodowym grobie, słyszący głosy i kroki odchodzących towarzyszy. Grońskiego, nie wiedząc gdzie jest, pod kierunkiem Żuławskiego szukano przez tydzień. Żuławskiego, wiedząc gdzie jest, pozostawiono we wnętrzu lodowca. Kolejny cytat to jest znowu Jerzy Kukuczka i to jest w jego przypadku taki trochę cytat podsumowanie. Krzysztof Wielicki na przykład mówił, że ludzie bardzo lubili jeździć z Kukuczką na wyprawy, dlatego że to dawało gwarancję sukcesu. Kukuczka po prostu wspinał się tak długo, aż wszedł na szczyt. Miał takie swoje bardzo słynne powiedzenie. Szczyt zapłacony musi być dobyty. Chodziło oczywiście o pozwolenie na zdobywanie himalajskich szczytów, za które płaci się lokalnym władzom i to wcale nie mało. Kukuczka był nieprawdopodobnie uparty i zawsze dopinał swego. Pamiętacie te kłótnie Kukuczki z Kurtyką o Gaszer Brum IV z odcinka 7? O to właśnie tam chodziło. Ten szczyt był już zapłacony, więc wedle tego powiedzenia Kukuczki powinien być zdobyty. Dobrze widzicie, Jan Paweł II, papież Polak. Nie muszę nikomu przypominać, jak bardzo działał na wyobraźnię Polaków, zwłaszcza przed upadkiem PRL-u. Nie muszę też pewnie nikomu przypominać, że papież bardzo kochał góry. Nic też więc dziwnego, że bacznie śledził dokonania polskich himalajstów. Karol Wojtyła został wybrany na papieża 16 października 1978 roku, czyli dokładnie tego samego dnia, kiedy Wanda Rutkiewicz weszła na Mount Everest i dokonała tego jako pierwsza Polka, pierwsza Europejka i trzecia kobieta na świecie. Przed 1978 rokiem trwała pomiędzy polskimi środowiskami taka walka o to, kto pierwszy dostanie pozwolenie na wejście na Mount Everest. Czyli tak naprawdę był to wyścig o to, kto zostanie pierwszym Polakiem na najwyższej górze świata. Ten wyścig stracił sens w momencie, kiedy Wanda Rutkiewicz wkręciła się na niemiecką wyprawę i to w roli zastępcy kierownika. No ale nie było tam tak gładko i przyjemnie, jak mogłoby się wydawać, bo Niemcy nie przyjęli Wandy dobrze w zespole, wyzywali ją i poniżali. No bo kobieta, w dodatku Polka, kierownikiem? No bez jaj. Poza tym okazało się, że Niemcy tak naprawdę oczekiwali od Wandy tylko tyle, żeby wprowadziła ich himalajistkę na szczyt, jako pierwszą Europejkę. Nikt tam nigdy nie przewidywał, że Wanda odniesie jakiś osobisty sukces. Był taki moment w obozie trzecim, kiedy było tam kilku wspinaczy i wszyscy dostali polecenie powrotu do bazy, a zwłaszcza Wanda razem ze wspomnianą Niemką. Wanda odmówiła.
dostała w odpowiedzi informację, że jeżeli ruszy teraz na szczyt, będzie zdana tylko na siebie. 16 października 1978 roku stanęła na szczycie Mount Everestu, a niedługo potem dotarła do niej depesza od Jana Pawła II. Dobry Bóg tak chciał, że tego samego dnia weszliśmy tak wysoko. Dobra, moi drodzy, to jest tylko kilka znaczących i najbardziej kultowych cytatów legend himalaizmu i alpinizmu, ale jest ich znacznie więcej i naprawdę mógłbym takie odcinki nagrywać w nieskończoność, dlatego właśnie potrzebuję, żebyście dali mi znać w komentarzach, czy taki odcinek wam się podoba i czy chcielibyście kolejne takie zestawienia. Dajcie też znać w komentarzach, jakie są wasze ulubione górskie powiedzonka albo cytaty, albo czy macie jakieś własne powiedzenia albo górskie motto. Głowa do góry i do usłyszenia.